Witamy serdecznie z Lubina. 11 listopada, czas, by wspólnie świętować święto odzyskania niepodległości, a w Lubinie i tylko w Lubinie, w naszym regionie, takie rzeczy. Witam serdecznie, Łukasz Klecki, starszy szeregowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym my właściwie jedziemy? Jest to transporter rozpoznawczy BRD-M 2B Żbik. Wóz przystosowany do prowadzenia działań rozpoznawczych w różnym terenie. Wóz potrafi poruszać się w terenie bardzo ciężkim. Wóz, który ma też możliwość pokonywania przeszkód wodnych pływając. Czyli ta maszyna jeszcze pływa? Tak, oczywiście. No dobrze, ale latać chyba nie lata. Nie, aż tak dobrze niestety nie jest. Strzela. Strzela, jak najbardziej. Posiada na wyposażeniu dwa karabiny maszynowe kalibru 12,7 oraz 7,62 mm. Czy ta maszyna rzeczywiście była w polu działania, na polu walki? To dziś tylko taki egzemplarz, który właśnie pokazywany jest na pokazach chociażby z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Nie, są to egzemplarze, na których cały czas Kompania Rozpoznawcza 6. Brygady Kawalerii Paręcernej prowadzi swoje szkolenia oraz posiadamy na wyposażeniu kilka sztuk w wersji 2K, które wcześniej brały udział w czasie naszych misji i prowadziły wszelkiego typu działania w Republice Iraku. No tak, ale w Iraku temperatury są odmienne od tych naszych, to jak się da wytrzymać w takiej puszce? Tamta wersja była przystosowana do gorącego klimatu, była wyposażona w odpowiednie systemy klimatyzacyjne, żeby żołnierze, można powiedzieć, nie przegrzali się w czasie prowadzenia działań. A ta maszyna, którą jedziemy, ma klimę? Ma ogrzewanie. No i słusznie, w naszych warunkach, zwłaszcza dzisiaj. Co jeszcze będzie podczas pikniku tu w Lubinie można zobaczyć? Na pewno będą wozy z 17 brygady, będą to rosomaki w kilku wersjach, można zobaczyć sprzęt z jednostki z Bolesławcu oraz nasze czołgi Leopard 2A4 oraz haubice samobieżne 2S1 Goździk. Czujecie dumę, kiedy podchodzą no nie tylko dzieci, ale i dorośli, zafascynowani? O co najczęściej pytają was, kiedy prezentujecie to, czym dysponujecie? Najczęściej pytają o to, jak sprawuje się ten wóz, czy cały czas na nim działamy, pomimo tego, że swoje lata mają, ale jest to zawsze bardzo, bardzo miłe, kiedy podchodzą ludzie, dzieci są zainteresowane, lubią sobie zdjęcia, czy z załogami wozów, czy z samym transporterem. Dziękuję bardzo za rozmowę, zapraszamy do Lubina.